Cześć kochana, w bardzo dobrym miejscu jesteś, dobrze ci się kliknęło. Dziś jestem z tą, która na ślubach zna się najlepiej. Cześć Izuś. Cześć! Zastanawiacie się, co robił mnie Kuczaj? To proste. On wie, jak sprawić, żeby panna młoda pięknie wyglądała i doskonale się czuła. Zaczynamy wyciskać ślubne poty. Jedziemy z tym ślubem. Dam, 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 dam. Kuczaj, ukochaj się. Co to jest? Ukochaj się. Tak. Zaakceptuj się. Pokochaj się taką, jaką jesteś. Weź się na ręce i idź z taką sobą ukochaną i rób wszystko to, żebyś była szczęśliwa. Czy czas przedślubny to dobry moment, żeby się ukochać? To jest bardzo dobry czas. Nowe życie, nowa żyć, jak to się u nas na Podhalu mówi. Jedziemy z tym życiem. No dobra, panna młoda chciałaby potrenować przed ślubem. Kiedy powinna rozpocząć trening, żeby mieć najlepszy efekt? Najlepiej dużo, dużo wcześniej, czyli parę miesięcy, żeby to nie było tak, że na ostatnią chwilę, dlatego że ćwiczenie w ostatniej chwili, jeszcze takie mocno desperackie, podparte frustracją, że idę zaraz do ślubu, może się źle skończyć. Czyli co, pół roku przed ślubem? Rok? Kiedy zaczynamy trenować? Rok, pół roku, w każdy moment jest dobry. Jeżeli mam termin datę ślubu za dwa lata, to już sobie powoli zaczynam. Bo tu chodzi o to, żeby po prostu ćwiczyć. Jak często trenować? Izuniu, to wszystko zależy od tego, co chcę osiągnąć, bo dobra, mamy na przykład szczupłą dziewczynę, bardzo szczupłą, z szybką przemianą materii. Wiadomo, ona nie będzie potrzebować takiej ilości aerobów, ona nie będzie potrzebować takiej ilości interwałów, bo ona chce przybrać trochę ciała, tak, żeby jednak wyglądała apetycznie. A jeżeli dziewczyna jest, trochę się jej przytyło, trochę się jej przybrało, to wiadomo, że w tym treningu będzie potrzeba więcej aerobów, więcej interwałów. Jak panna młoda chce schudnąć, to musi to wypocić. Więcej interwałów, więcej aerobów. Wiadomo, że też musi pójść za tym i dieta, ale i picie wody, o którym najczęściej kobiety zapominają. Piją jeszcze dodatkowo kawę, piją herbatę, odwadniają się. Kocha i co herbatę. Wtedy jest? Zatrzymuje się woda, a nie daj Boże jeszcze okres. A jeżeli dziewczyna nie chce ani przytyć, ani schudnąć, to po co ten trening? Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Jak ona przetańczy całą noc, jak w momencie, kiedy zacznie tańczyć pierwszy taniec, po prostu będzie ledwo dychać tam na tym parkiecie. Ona zbuduje kondycję, też lepiej się jej po prostu będzie fajniej żyło i lżej. A co zrobić, jeśli panna młoda nie lubi siłowni i często też nie starcza kasy na karnet? Liczą się chęci. Możesz trenować na zewnątrz, możesz trenować w domu. Nie każda dziewczyna lubi siłownię, nie każda lubi tą atmosferę. No i nie zmuszajmy nikogo do tego, że musisz iść na siłownię. Możesz ćwiczyć sama w domu, przed telewizorem, przed internetem. Szczególnie jak to jest początek przygody ze sportem, a na siłowni same żyły. Niestety, wiesz, znak naszych czasów. Znak naszych czasów i wpędzanie w kompleksy. No a my właśnie te kompleksy wyrzucamy po to, żeby nasze piękne panny młode wcisnąć w piękne suknie, żeby się czuły cudownie. To mi się najbardziej podoba. Ołtarza, to mi się najbardziej podoba. A jeśli nie mamy tych wszystkich gadżetów, to co zrobić? Waga własnego ciała, obciążenie własnego ciała. Możemy spokojnie zrobić trening z własnym ciałem. Możemy pięknie wypracować sobie smukłe ramiona, piękne uda, piękną żyć, łydeczki. Także możemy ćwiczyć z własnym ciałem. Tak naprawdę obciążenia, czy to skakanka, czy gumy, czy hantelki, potrzebne nam są do tego, żeby stawiały opór. Czyli w momencie, kiedy mamy dodatkowy opór, bardziej będziemy rozwijać sobie masę mięśniową. Przez to też będziemy spalać więcej kalorii. Takie gadżety są bardzo tanie i tak naprawdę chyba łatwo dostępne już teraz, prawda? Już dzisiaj w dyskontach mamy hantelki, mamy gumy, skakanka, czy nawet hula hop. Ostatnio jedna z moich bab pokazała mi, jak pięknie schudła, kręcąc życią na hula hop. Kiedy wykonać ostatni trening przed ślubem, żeby panna młoda na własnym ślubie nie była wykończona? Nawet nie chodzi tylko o samo wykończenie organizmu, ale chodzi też o to, co się może właśnie zadziać z organizmem. Nogi najlepiej ćwiczyć tak ze 3 dni, 4 przed ślubem. Potem je zostawić sobie w spokoju, dlatego żeby nie napuchły właśnie wodą. W ostatnich tych dniach, najlepiej dzień, 2 dni przed ślubem, to tylko tak dla tego, żeby się fajnie poczuć. Jakiś jogging, jakieś delikatne ćwiczenia, rozruch, ale nie intensywny, nie mocny trening. Jest tak wiele rodzajów ćwiczeń, że pewnie każdy
każda dziewczyna znajdzie teraz coś dla siebie. Oczywiście, że tak. Ja właśnie to, co ja przekazuję dziewczynom, które ze mną ćwiczą, a od września już będą miały jeszcze większą możliwość, bo właśnie szykuję swoje linie treningowe, aha, to to, żeby nie bały się ćwiczyć też na swoje mięśnie, że to nie spowoduje, że nagle się rozrosną nie wiadomo jak, że to właśnie spowoduje, że zarysują pięknie swoje ciało i właśnie mięśnie, których nabędą, też pomogą im w spalaniu kalorii. A co za tym idzie? Będą mogły sobie pojeść. Kocham taki trening, po którym można sobie pojeść. Ale to ja o tym ciągle mówię. Właśnie trenuj po to, żeby można było sobie jeść. Ja uwielbiam jeść, więc jedzmy, trenujmy, jedzmy i cieszmy się życiem, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby cieszyć się po prostu życiem i życiem i życiem, no. No dobra, to przechodzimy do ćwiczeń. Chciałabym, żebyśmy pokazali takie ćwiczenia, które powinny wykonywać panny młode i podzielmy je sobie względem krojów sukien ślubnych. Super. Jeszcze takiego nie robiłeś, prawda? Nie robiłem. Świetny pomysł. Ha! Świetny pomysł. No dobra, to skoncentrujmy się teraz na takich pannach młodych, które wybrały suknie krótkie bądź krótko-długie albo takie z dużym rozporkiem. No dobra, to zaczynamy od treningu tych dolnych partii ciała. Tak. Czyli najtrudniejszy trening. Nogi i pupa. To zawsze boli. Dobra, tak. Pokazuj. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Mhm. Skupimy się na tym, żeby była piękna żyć. Skupimy się na tym, na wewnętrznych partiach ud. Raczej nie będziemy się skupiać tutaj na zewnętrznych, dlatego że często dziewczyny piszą, że właśnie to im rośnie najszybciej podczas treningu. Rośnie. No bo wszystko. A my nie chcemy mieć szerokich ud. Kwestia ustawienia stóp. Dlatego my sobie zastosujemy tutaj taki myk. Dobra. I staniemy wąsko. Tak wyjątkowo wąsko. Ale w ogóle wąsko do... Wąsko złączone stopy. Dobra. Brzuch napięty. Z dobra. Całej siły w powietrze. Dobra, trzymam. I siadamy na pupie mocno, pupa idzie do tyłu. O kurczę, poczekaj, a co zrobić, żeby się nie wywalać? I na pupie siadaj, dasz radę, trzymaj dasz równowagę. A, czyli rękami się trochę balansuje? I dokładnie tak. Dobra. I mocno pupa do tyłu. Aha. Huh. I pupa do tyłu, mocno. Spróbuj nawet lekko zadrzeć palce do góry. A, zadarłam. Taki myk. I próbuj, próbuj dalej. A można do tego dołożyć jeszcze hantle. Hantle pomagają nam utrzymać równowagę. A no właśnie. Bo dzięki hantlom, jeżeli masz hantle w domu, to weź sobie dwie hantelki. Tak. I wtedy hantle idą do przodu. Dzięki temu możemy pupę jeszcze dalej. Jeszcze dalej, dokładnie. No dobra, a jak nie mam hantelków, to co biorę w domu? Możesz wziąć gumę, albo możesz wziąć coś, co ma gumę od majtek nawet. O Jezus! Iza, coś, co cię przytrzyma z przodu, żebyś właśnie mogła mocno pupę, pośladki dać do tyłu. Bardzo do tyłu. Tak, okay. Lekko zadzieramy palce i w tym momencie powinnaś bardzo mocno czuć właśnie z tyłu pupę. Tak. Tam jest zazwyczaj. Tak, zazwyczaj jest tyłu, jest pupa. Dobra, uda. Dobra. Mocno. No dobra, a wyprostuj ile... się. Jezu, ile jest tego czaru? Wyprostuj się. Wiesz co? Najlepiej, żeby zadziałało 15-20 powtórzeń. Okej, okay. I ile razy takie 15-20 powtórzeń powtarzamy? 4 serie. Jezu, to ze 100 będzie. 4 serie. Nie no, 80-60. 4 serie. I jedziemy. Pierwsze, to będzie pierwsze ćwiczenie dobra. w naszym takim kółeczku, tak? Dobra. To będzie pierwsze ćwiczenie na pupę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, koniec? Odpoczywamy z 30 sekund. Dobra, relaksujemy się. I co? Wewnętrzna partia ud. Wiele dziewczyn pisze mi, nie chcę tego tutaj, ocieramy się. I to jest takie luźne też, wszystkie to mamy. A co by to bardziej ukochać, stajemy do takiego przysiadu sumo. Sumo. Sumo na zewnątrz, palce na zewnątrz, tak. Stopy na zewnątrz i brzuch napięty tak samo, pupa do tyłu. Ja zrobię z hantlami, a dobra. Ty robisz bez hantli. To jest wersja dla zaawansowanych z hantlami, tak? Dokładnie, tak, siadamy. I mocno. Postaraj się trzymać pion. Ja zawsze to mówię, abyś sobie zrobiła takiego... Czyli nie tak? Nie, nie. Jakbyś, słuchaj, miała takiego... Jakby cię ktoś trzymał za włosy dobra. I ciągnął do góry. Uf. O, dokładnie tak. To takie trochę baletowe jest nawet takie ćwiczenie. Baletowe. A dołóżmy do tego... Tak? Wstajemy na palce. O Jezu. Dobra. I pupa nisko, i góra. Ale to boli. Góra, boli. O Jezu, ale kocho. Boli. Jak kocho, to boli. Góra. Jak kocha, to poczeka. Czas na przerwę? Super. 30 sekund. Tak samo
możemy sobie albo połączyć to z pierwszym, czyli na przemian, albo możemy zrobić to ćwiczenie. Ja jestem zwolennikiem robienia po kolei i potem przerwa, czyli tak zwanych interwałów. Czyli pierwsze ćwiczenie, dajmy na to 30 sekund. Włączamy drugie ćwiczenie i trzecie ćwiczenie i dopiero potem przerwa. Dla mniej zaawansowanych, możesz zrobić pierwsze ćwiczenie, zrobić sobie przerwę, drugi raz. I tak przerwa. A czy każde ćwiczenie to musi być 15 powtórzeń w jednej serii? 15 do 20, wiesz co, jak, czy można mniej? Izuniu, jak komu jest wygodnie. Rób tak, jak ci jest wygodnie. Jeżeli twoim wyznacznikiem będzie czas, czyli ustawisz sobie 30 sekund, to rób w ciągu 30 sekund. Ważne, żeby trzymać się techniki, żeby to było powoli. Nikt tutaj nikogo nie pospiesza, także na spokojnie. O Jezu, ciśniesz. I teraz, no dobra. Izuniu, trzecie ćwiczenie, za krok. Skupimy się tutaj na tym, żeby kolano nie wychodziło przed palce. I zrobimy sobie zakrok, nie wykrok, no dlatego właśnie, że zakrok bardziej dba o nasze kolana. I tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach, dbamy o to, żeby sylwetka była spionizowana, żeby skupić się na tym, żeby pracowały nasze nogi, żeby trzymać kręgosłup. Powiem ci, pierwsze cztery powtórzenia idą spoko, jedziemy. A potem... Raz. O Jezu. Raz. Liczysz raz, jak ja już zrobiłam z osiem. Jedziemy, Iza. Jeszcze chwila. No. Super. Jeszcze chwila i teraz tak. Zatrzymaj, zatrzymaj. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy i góra. Ale pociesz raz, mnie, że ciebie też to trochę dwa, boli. Czujesz trzy, to? I góra. Ja to świetnie czuję, ja to kocham. Dobrze. Kocham ten ból, kocham to czuć. I góra. Świetnie. I tak samo na każdą nogę 15 powtórzeń. No dobra, ale rozumiem, że mamy czuć zmęczenie, mamy czuć ból, bo ja to wszystko czuję. I każda dziewczyna ma to czuć. To jest normalne. Dokładnie, nie boimy normalne. Się tego. Nie boimy się tego. Jak długo ten ból się będzie utrzymywał? Nie boimy się tego. Ten ból po dwóch dniach nadejdzie dopiero taki najbardziej, dlatego że nogi... Zakwas? Zakwas, robi się zakwas, dlatego masujemy, bierzemy narzeczonego, niech nam tam trochę masuje. Niech się wykaże chłopak. Niech się wykaże przed ślubem. Niech tam, niech ale co, jakieś gorące kąpiele, sauna, co pomaga na ten rozciągamy się. I rozgrzewamy, czyli przed treningiem, zanim zaczynamy nogi, sprint. Dobra. Sprint. Ile czasu takie coś krótkie robimy? Krótkie przysiady. Okay. 30, dajmy na to 30 sekund. Sprintu. Tak. 30 sekund. Kiksy. 30 sekund. Tak. I takie na przykład króciutkie przysiady, tak samo bieg w miejscu. Ile czasu ta rozgrzewka? 2 minuty, 3 minuty spokojnie. Czyli to jest krótka rzecz, tylko żeby wystarczy. Podnieść tętno, tak? Tak, żeby podnieść tętno. 3 minuty przed takim treningiem, jak teraz podaliśmy. No dobra. I mamy trening na nogi. Króciutki, jesteśmy się w stanie nawet zmieścić w ciągu 15 minut. Mamy super fajny trening. Wiemy już, co trenować, jeżeli wybieramy suknię, w której odsłonięte są nogi. Dla tych panien młodych, które wybrały rybkę bądź odsłonięte plecy i ramiona, będzie kolejny filmik. Teraz prosimy was o komentarze, lajki, subskrypcje, naciskajcie dzwoneczek i widzimy się następnym razem. I kochajcie Kuczaja. A jak? Kochaj Kuczaja. I siebie też. Pa.